Hej, hej, witajcie, z tej strony Luch. W dzisiejszym materiale porozmawiamy o akumizacji głównej bohaterki, czyli Marinette. Z pewnością każdy z was chciałby zobaczyć, jak Władcy Ciem w końcu udaje się zaakumizować osobę, której szczęście dopisywało przez całe 3 sezony. A w nich mieliśmy raptem 4 sytuacje, w których Marinette mogła paść ofiarą akumy. Aby ten materiał nabrał większych rumieńców omawianym przeze mnie temacie, to przypomnę wam próby akumizacji głównej bohaterki przez Władcę Ciem. W sezonie pierwszym nie mieliśmy żadnej sytuacji, w której Władca Ciem miałby jakikolwiek powód do akumizacji Marinette. Sytuacja odrobinie zmieniła się w sezonie drugim, a dokładnie w odcinku Ząbuziara. To podczas tego odcinka pierwszy raz byliśmy świadkami, jak Marinette targały negatywne emocje, które były już na tyle silne, że sam Władca Ciem wyczuł w nich potencjał. Potencjał na kolejną osobę do akumizacji, która pomoże mu zdobyć Miracula Biedronki i Czarnego Kota. Marinette nawet nie miała pojęcia, że w jej stronę nadciągają wielki kłopot. Jeśli chodzi o sytuację sezonu trzeciego, to było ich aż 3. Pierwsza to początek sezonu, czyli odcinek Kameleon. Tutaj taka sama sytuacja jak w odcinku Ząbuziara, ponowny atak negatywnych emocji, za które była odpowiedzialna Lila, jej największa rywalka, która ostro namieszała w sezonie trzecim. Akurat w tym przypadku Marinette podczas ataku miała kontakt wzrokowy z Akumą, lecz z pomocą Tiki udało się odgonić negatywne emocje, bo tam, gdzie nie ma takich emocji, tam Akuma nie ma czego szukać. Trzecia sytuacja miała miejsce w, jak ja to powiedziałem w innym materiale, alternatywnej linii czasowej. To z niej Banix pokazała nam przebitki, jak doszło do wielkiej tragedii w Cutblank. Marinette pod wielkim naporem Gabriela musiała rozstać się ze swoją największą miłością. Z tego powodu nad Marinette zawisły czarne chmury, a Władca Ciem mógł ze spokojem wysłać do niej swoją Akumę, chcąc któryś już raz zmienić ją w swojego złoczyńcę. I gdyby nie Adrien i jego nieujawnienie tożsamości, to kto wie, może bylibyśmy świadkami akumizacji Marinette? No i moi drodzy, ostatnia, czyli czwarta sytuacja w sezonie trzecim pochodzi z odcinka Ladybug. Cały plan Władcy Ciem polegał na tym, by to Lila, czyli jego nowa marionetka, narobiła wielkiego zamieszania w szkole. Dzięki takiej zagrywce wszystkich tam zgromadzonych, których opanują negatywne emocje, będzie mógł zaakumizować. W tym przypadku wykorzystał pomysł z Catalyst, czyli powtórka z 2 finałowych odcinków sezonu trzeciego. I jak mogliście zauważyć, padło na Marinette i jej bliskich. Każda znajdująca się tam osoba została zainfekowana przez Akumę. I wystarczyłoby parę sekund, a nie dość, że Marinette zostałaby zaakumizowana, to jeszcze oddałaby swoje kolczyki. Całe szczęście, że z powodów zdrowotnych Natalii cały plan szlak trafił, a nasza bohaterka mogła odetchnąć z ulgą. Moi drodzy, tak właśnie wyglądała sprawa w poprzednich sezonach, jeśli chodzi o akumizację Marinette, albo próbę akumizacji Marinette. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że jest ona główną bohaterką i bez niej byłoby ciężko pokonać złoczyńcę i oczyścić Akumę. A bez tego ani rusz, bo wiadomo, co się stanie, gdy nie oczyścimy pomiotu Władcy Ciem, no i nie po prostu nie przywrócimy wszystkiego do stanu pierwotnego. Dlatego teraz zadajmy sobie bardzo ważne pytanie. Czy Marinette w ogóle może zostać zaakumizowana i czy uświadczymy takiej sytuacji w nadchodzącym sezonie czwartym? Jeśli chodzi o mnie, to jak najbardziej i taka opcja jest możliwa. I coś czuję, że twórcy sami chcieliby, by w ich historii Marinette została zaakumizowana przez Władcę Ciem. Pamiętajmy, że wygląd i motyw złoczyńcy jest zależny od danej sytuacji, jaka jest przedstawiona w odcinku. W Ladybug Marinette i jej mama miały zostać zaakumizowane w Princess Justice i Verity Queen, czyli po polsku w Księżniczkę Sprawiedliwości i Królową Prawdy. Jeśli doszłoby do akumizacji samej Marinette, to myślę, że ponownie mogłyby się wcielić w tych nienarodzonych jeszcze super złoczyńców. Jeśli bierzemy pod lupę Marinette, to musiałaby być to sytuacja podobna do tej z odcinka Ladybug, by mogła przybrać postać Księżniczki Sprawiedliwości, a jeśli nie, to w inną, która byłaby adekwatna do sytuacji. Chociaż coś czuję, że Księżniczka Sprawiedliwości i Królowa Prawdy byłyby mile widziane w serialu i raczej twórcy uraczyli nas taką lekką zapowiedzią, co może pojawić się w nadchodzących odcinkach, ale to tylko moje przeczucie. Nie musi być to wcale prawdą. Ale okej, ale była akumizacja w Księżniczkę Sprawiedliwości i to nawiązanie będzie do odcinka Ladybug w sezonie trzecim, albo w kogoś całkiem innego. Musiałaby być to dobrze przedstawiona historia i sensowne wytłumaczenie, dlaczego padło właśnie na Marinette. Może coś związanego z Adrienem, może natłok obowiązków jako strażniczki, a może coś z Gabrielem. Wiemy, że widzi on potencjał w dziewczynie, a jeśli widzi on w kimś potencjał i swój biznes, to raczej nie odpuści. Macie jakieś pomysły? Jeśli Marinette zostałaby zaakumizowana, to z pewnością Biedronka nie mogłaby pomóc w walce ze złoczyńcą, bo nie miałaby jak. Kolczyków też nie mogłaby mieć na sobie. Widzieliście, co się stało w odcinku Ladybug, prawda? No właśnie, więc to byłoby zbyt ryzykowne. Sytuacja musiałaby się tak potoczyć, że tych kolczyków nie miałaby założonych, a taka sytuacja miała miejsce w odcinku Reflektor. Stawiałbym na to, że jedynie sam Czarny Kot musiałby się przeciwstawić zaakumizowanej Marinette, więc moglibyśmy mieć odcinek przepełniony Marinette.
I nie wiem, czy nie byłoby również jakichś przypuszczeń ze strony władcy ciem odnośnie samej Biedronki, że gdzie ona jest, czemu nie pomaga w walce czarnemu kotu i tak dalej, wiecie o co chodzi. To byłoby ciekawe. No i co z samym oczyszczeniem i przywróceniem wszystkiego do porządku? No właśnie tutaj mamy lekki problem. W Cat Blanc mogliśmy zauważyć, jak czarny kot kataklizmem niszczy Akumę, więc tutaj jako tako nie byłoby problemu. Po prostu kotek nie mógłby używać przez całą swoją walkę umiejętności tyle. Gorzej z przywróceniem wszystkiego do pierwotnego stanu. Czarny kot tego nie zrobi, a Biedronka nie miałaby jak, bo musiałaby użyć szczęśliwego trawu. Jedyna opcja to żadnej ingerencji złoczyńcy w środowisko, ale to jest raczej niemożliwe. Może sama Tiki by coś skurała? Nie widzieliśmy jej samej, jak używa swojej mocy, więc tutaj lekka nadzieja. Nadzieja również, że jakimś dziwnym trawem albo szczęśliwym trawem pojawiłby się Mr. Bug, Biedronek. I podczas walki czarnego kota z Marnia ten nie wiedziałby co zrobić. W jakimś momencie Tiki, bądź on sam, albo oni we dwóch przypomnieliby sobie sytuację z Reflect Doll i doszłoby do pojawienia się Biedronka. Wtedy i Akuma zostałaby oczyszczona i wszystko wróciłoby do pierwotnego stanu. Myślę, że walka zakumizowanej Marnet z Biedronkiem, którym jest Adrien, no byłaby naprawdę bardzo fajną walką. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo chciałbym zobaczyć taki odcinek. Mam nadzieję, że w sezonie czwartym twórcy uraczą nas takim odcinkiem, albo i w innym sezonie, bo coś czuję, że byłby on dobry. Nawet bardzo. Ale jak to się mówi, poczekamy, zobaczymy. Napiszcie, co myślicie o tym wszystkim, a przypnę wam serducho i podzielcie się swoimi teoriami, przemyśleniami odnośnie akumizacji Marnet. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia następnym razem. Bye bye.